Pół tysiąca licealistów, mnóstwo studentów i znakomici dziennikarze. 27 kwietnia 2010 roku w murach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odbył się Dzień Kariery z kierunkiem Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Dziennikarstwo trzeba czuć i rozumieć, by być w tym fachu dobrym. Trzeba być punktualnym i odpowiedzialnym. Na rzecz firmy trzeba też zrezygnować z życia osobistego, radziła Anna Tomczyk z Rzeszowskiego Oddziału Telewizji Polskiej. Poprowadziła warsztaty dziennikarskie, na których uczyła licealistów przygotowywać materiały do telewizji. Chętni mieli też możliwość wystąpić przed kamerą i na własnej skórze poczuć, co to znaczy pokonać tremę, spojrzeć w obiektyw i dobrze wypaść. O nowych trendach w webdesignie mówił podczas kolejnych warsztatów Mateusz Wiktor z firmy Technitium. Gościem specjalnym Dnia Kariery był Przemysław Skowron z radia RMF FM. Opowiedział o swoim radiu i o miłości do niego, ale co szczególnie spodobało się słuchaczom, rozmawiał z nimi o radiu. Większa część spotkania wypełniona została dosłownie dziesiątkami pytań z sali, na które pan Przemysław z chęcią odpowiadał. Ale mało kto wie, jak on sam trafił do radia. Przemysław Skowron trafił przez zupełny przypadek do radia, tak? Po prostu zadecydował o tym układ alfabetyczny ogłoszeń w gazecie. Szukałem pracy jako rysownik, wyżej było ogłoszenie o radiu. Jako rysownik się nie zakwalifikowałem, do radia zadzwoniłem, poszedłem, zostałem, jestem. Znany i lubiany prezenter radził też młodym dziennikarzom, co muszą robić, by osiągnąć sukces w tej dziedzinie. Przede wszystkim czytać. Strasznie dużo czytać. To wszystko, co tylko wpadnie w ręce, od ulotek samochodowych. Ja nie mówię o tygodnikach, miesięcznikach i dziennikach. No czytać wszystko, książki, tak? Czytać na przykład opisy maszyn rolniczych, bo tam też są ciekawe rzeczy, można znaleźć. No, maksymalnie ładować do głowy tyle, ile tylko jesteśmy w stanie. Ponieważ ta nasza głowa to są takie półki, tak? I my na te półki wkładamy, dojrzewając, potem dorastając. I później im więcej będziemy mieć na tym półkach, tym więcej będziemy w stanie z nich ściągnąć, tym więcej będziemy sami rzeczy powiedzieć. Więc przede wszystkim czytać. Wtedy będziemy dobrymi dziennikarzami. Potem się nauczymy pisać, a jak ktoś umie pisać, to umie też mówić. No, to wszystko jedno wynika z drugiego. Pan Przemysław sporo miejsca poświęcił temu, co zrobić, by zatrzymać słuchacza przy radioodbiorniku, jak atrakcyjnie opracowywać materiały i dlaczego warto się starać. Staram się zrobić najlepszy program, jaki tylko potrafię, znając mniej więcej oczekiwania tego słuchacza, tak? Czyli gram najlepszą muzykę i staram się opowiadać w sposób, w jaki nie opowiada nikt inny na antenie. Na szczęście nie robię tego sam, tylko mam jeszcze trzech kolegów we Wstawaj Szkoda Dnia, więc razem tworzymy zespół antenowy, który myślę odpowiada słuchaczom. Takie wydarzenia jak Dzień Kariery upewniły młodych ludzi, że dziennikarstwo i komunikacja społeczna to trafny wybór kierunku studiów. Była to nie tylko gratka dla licealistów, nie tylko dla studentów, ale też dla ludzi, którzy z dziennikarstwem mają do czynienia na co dzień. Dzień Kariery z kierunkiem Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zorganizowaliśmy, aby młodzi ludzie przekonali się, na czym polega praca dziennikarza, redaktora, aby mogli się praktycznie zapoznać z aspektami pracy w tych zawodach. Dzień Kariery z kierunkiem Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna został zorganizowany przez Biuro Karier jako trzeci z kolei. Wcześniej odbyły się już spotkania z ekonomią i informatyką.